Siemaneczko. Trzeba trochę MRF-ą pośmigać, żeby dotrzeć. 2,8 motogodziny. Więc jeszcze trochę. Będzie można jeździć tak jak się należy tym. Klepeczki sobie ponaklejam, bo czekam tu na takiego gamunia. Ma przyjechać za chwilę. Gdzie by to nakleić? O, tu by pasowało. Albo to ja to na przód sobie nakleję. Tu na miejsce, o proszę. Żeby nie marudził, że nie ma szota na motorku. Proszę bardzo. Grebeczki możecie wygrać na Facebooku, więc jak chcecie, to konkurs jest, to sobie wbijcie. No i fajnie to wygląda. Tak to wam powiem, poza tym, że się tu wszystko odkręca. Tu już mi się odkręciło znowu. Ale jak sobie podokręcacie, to świetny motorek, jak za takie pieniądze. Używka kupicie za 3-3,5, a nówka tam prawie piątkę kosztowała. A chciałem nowy, żeby właśnie wam pokazać, że to od początku, jak to się będzie sprawowało. Więc tak, to myślę, że na razie chodzi spoko, ale zobaczymy. No jedź pierwszy, bo masz wolniejszy motor. Co się śmiejesz? No to robimy wyścigi dzisiaj? Nie, no bo ci będzie głupio jak przegrać. Ten to jest b***a głupi. Na kamieniach 450 jedzie przede mną i na pełnym gazie. No głupi. Wiesz, jakby mnie kamień trafił, to by mnie zrzuciło z motoru. Dupić na 450 i wybierać drzewo na 140. Ale jakiej? Patrz jaka ładna, jeszcze nigdzie nie wjechane. Nie bita panie. Nie wywalone. Petarda jest. Zaraz ją postawię. Ale pali w ogóle. Brzydko. Tadam. Czy prezentuje? Piękne. Prawda? Bajeczne. Cykniemy jej fotę. Paliwo ci się leje. Gdzie? Do gaźnika. Tak? Do na pół motoru. Z każdej strony. O kurde! A teraz to i tak już się wylało. Możesz ją postawić. No ale jak się wylało? Chyba, że zakręcę. No zakręci ten i jak postawisz, to tak jak u mnie, nie? Bo to gaźnik ma. Nadmiar ci się po prostu z komory wyleje i to. Przesuń się tym gruchotem, jakbyś mógł, to sobie cyknę. Jak to przyjedź. Narka.